Robimy kolejny krok do przodu, to znaczy tym naszym partnerom, i to będę wiele razy podkreślał, dla naszych partnerów i z naszymi partnerami, czyli z firmami wykonawczymi, przygotowujemy inwestycję, która tak jakby zrobi kolejny krok w dostarczaniu bardziej przetworzonego materiału. Wartość dodana kolejna, czyli będziemy na ich życzenie, zgodnie z ich zamówieniami, prefabrykować elementy ścian, stropów, dachów. Dlaczego to robimy? No więc zdajemy sobie sprawę z tego, że budownictwo drewniane w Polsce rozwija się. To nie jest taki rozwój jak w Europie Zachodniej. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale notujemy już, chociażby po liczbach sprzedażowych Steico, 10 miesięcy tego roku do 10 miesięcy tamtego roku, że materiały budowlane u nas wzrosły o 40% sprzedaż materiałów budowlanych tylko w Polsce. Dlatego też zdajemy sobie sprawę, że te moce wytwórcze tych naszych zakładów często są niewystarczające. Są to często małe, rodzinne firmy, których nie stać na inwestycje tego typu, jak my to robimy. Jeszcze raz chcę wyraźnie powiedzieć, robimy to dla klientów, z klientami, w uzgodnieniu z nimi. Nie mamy zamiaru budować domów, absolutnie nie jest to naszym zamiarem. Budowa domu to proces skomplikowany, wymagający, począwszy od projektowania, obliczeń statycznych i tak dalej. My się chcemy specjalizować w produkcji i to jest motto Steico w tym przypadku. Nie będziemy budować domów, jeszcze raz mówię, będziemy wykonywać usługę dla naszych klientów istniejących i mamy nadzieję przyszłych, których też to zainteresuje. Taką inwestycję trzeba by rozpatrywać jakby w trzech aspektach. Aspekt jakościowy, aspekt finansowy i wreszcie aspekt ekonomiczny. Aspekt jakościowy, no mamy gwarancję dobrego produktu, dobrej jakości produktu. Wynika ona z kilku faktów. Po pierwsze, prefabrykacja odbywać się będzie na nowoczesnych, numerycznie sterowanych maszynach produkcji zachodnioeuropejskich Weinmann Hundegger, które gwarantują dokładność przygotowania poszczególnych elementów i składania ich w całość. Mamy u nas laboratoria, mamy u nas fachowców, wszystko to może być na miejscu kontrolowane, nadzorowane, zgodnie, tak jak mówiłem, z zamówieniami od klientów. I to wszystko może być dostarczane w jakości, no, bez zarzutu, że tak powiem. Aspekt finansowy to oczywiście fakt, że no, wiadomo, podstawowe prawo ekonomii, jak coś robi się na dużą skalę, na wielką skalę, a nie jakieś pojedyncze przypadki, to zawsze to wychodzi taniej ekonomicznie. Te koszty stałe rozkładają się i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie musimy sobie tego mówić. To jest dosyć oczywista sprawa. My właśnie gwarantujemy poprzez inwestycje w te wysoko wydajne urządzenia, gwarantujemy tym klientom również to, że będzie to korzystne finansowo, niż oni mieliby sobie to prefabrykować gdzieś tam u siebie. Kolejny czynnik kosztowo, ale tutaj też zahacza ekologię, to jest też fakt, że wszystkie materiały, które będą niezbędne do prefabrykacji tych elementów, znajdują się tu u nas na miejscu. Nie ma potrzeby i unikamy tego kosztu związanego z ekspediowaniem tych materiałów najpierw do hurtowni, potem wykonawca sobie z hurtowni gdzieś tam na plac prefabrykacji, następnie na plac budowy. Wszystko to powoduje, że są te oszczędności kosztów z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście sprzyjamy ekologii, bo to wszystko nie musi być wożone w tą i z powrotem, te wszystkie materiały. Że przy takiej szerokiej gamie produktów, to my wykorzystujemy ten materiał surowiec drzewny prawie w 100%, bo my możemy jakieś ewentualne odpady z produkcji LVL-a zużyć to w ostatecznym przypadku jako biomasę spalić, ale my tego staramy się unikać, ponieważ mamy produkcję płyt pilśniowych. A do płyt pilśniowych, znaczy to polega na rozwłóknianiu tego wszystkiego, więc każdy materiał praktycznie się nadaje. Wiem, że w Europie Zachodniej, w takich Niemczech udział budynków drewnianych, w całości budynków jest około 25%, to w Czechach ten udział budynków drewnianych szacujemy na 15%, a w Polsce absolutne szacunki, ponieważ tego się nie publikuje, nie bada, szacujemy to na około 3%, więc jeszcze jest wiele do zrobienia, ale widzimy to chociażby, tak jak mówię, jeszcze raz wrócę do naszych liczb i do statystyk, ile buduje się budynków drewnianych, że to będzie wzrastało. Na razie myślimy, koncentrujemy się na rynku polskim, bo widzimy ten rozwój tutaj, ale niewykluczone, że przecież mamy tutaj, chociażby na moim obszarze sprzedaży, bardzo duzi producenci, to są Czechy, Słowacja, wszystkie kraje bałtyckie, tam jest bardzo dużo producentów domów drewnianych, jako taka baza produkcyjna na Skandynawię, bo tam bliżej geograficznie. I wszystkich tych klientów w odpowiednim czasie również zainteresujemy tym. Przy okazji rozmawiamy już też z nimi, oni już też pomału wiedzą, oswajają się z tą myślą, że też będą mogli w pewnym momencie skorzystać z takiej usługi.
To jest tylko robienie czegoś wspólnie, ułatwianie, poprawa, wzrost zdolności produkcyjnych, których mamy poczucie brakuje i będzie brakowało wraz z tym rozwojem rynku domów drewnianych.